Przechodzimy do widzowie openingu. Słuchajcie, kolejnego możecie sobie zobaczyć. Na kanale widzowie jest nowy sponsor, którym jest Red Dragon. Z kodem LOGOS! Macie 15% zniżki, macie link odsyłający. MediaExpert jest pośrednikiem, słuchajcie. Ja mam stricte umowę podpisaną z Red Dragonem. Widzowie, sam obecnie używam ich sprzętu. Przysłali mi ogromną paczkę. Od dzisiaj już przerzucam full na ich sprzęt. Co wam mogę więcej o tym widzowie powiedzieć? To jest sprzęt. Dużo, dużo bardzo widzowie research robiłem na ten temat, no nie? Od razu wam widzowie zaznaczam. To nie jest żaden premium sprzęt, ale to jest naprawdę bardzo dobry sprzęt budżetowy. Sam go teraz używam, no nie? Świetne ceny, klawiatur. Świetne ceny myszek. Co widzowie, co miesiąc pod tym linkiem będzie wymieniona totalna oferta. W tym momencie w ofercie jest chyba 11 albo 14 rzeczy. W każdy miesiąc będą inne rzeczy wrzucane. Ja już mam dwie pary słuchawek, sobie widzowie testuję. Mam jedne i drugie założone na siebie. Słuchawki, widzowie, słuchawki bezprzewodowe. 200. Naprawdę. 200 za słuchawki bezprzewodowe. Powiem wam tak, ja audiofilem nie jestem. Miałem lepsze słuchawki, ale serio... Totalnie lipy nie ma za w porównaniu. Jest mega, mega blisko do słuchawek poprzednich, które używałem za, nie wiem, za tysiaka. Giga dobrze, widzowie. Jaki jest błąd na grafice? Nie no, z kodem LUDOS 15% zniżki jest. A co jest nie tak? Dobra, widzowie. Biorę pakę, otwieramy, zobaczymy, co mamy. Sławki, ja już musiałem sobie otworzyć wcześniej. Nie wiem do końca, co jest w paczce. Sławeczki jedne mam na sobie, drugie też. W sensie drugie mam obok, musiałem już podpiąć, bo w trakcie streama no to nie ma bata, żebym dźwięk przypinał. Zeusy Pro i Arrowy. Ja wam powiem, założyłem oba, przymierzyłem, Arrowy mi o wiele lepiej siadają, a Zeusy są chyba droższe trochę. Nie ustawiałem ich i nic jeszcze, żadnego nie mam takiego konkret sprzętu. No ale sami sobie sprawdźcie, widzowie, naprawdę w tej cenie to jak za darmo. Co mamy dalej, widzowie, co mamy dalej? Co ja tu dostałem? Pokazuj to. Mouthpiece? Co to jest? Co to jest mouthpiece? Co to, widzowie, jest? To są głośniki? Nie no, to jak głośniki to chyba... Ta, bez kitu. A mógłbym sobie podpiąć głośniki jak słuchawek, jak nie siedzę na słuchawkach w trakcie tego. Poza streamem, nie? Głośniczki, dawaj, odpalamy je. No i co? Normalne głośniczki, stary. No. Ej, ale ja z głośników w ogóle nie korzystam, a wy? Mi się wydaje, że głośniki to tak bardziej jak ktoś jakąś siłownię ma, nie? Pod jakiś trening. Raczej większość osób siedzi teraz na Discordach, na ten... Większość osób siedzi teraz na Discordach, na Majku, nie? Albo do... O ty, ja bez kitu ja do TV se stary podpinam. To jest świetny pomysł. Totalnie, przecież ja nie mam w TV się głośników. Ile takie głośniki? Weźcie mi, sprawdźcie. Bo ja nie mam cen. I nie wiem, czy są w ofercie w ogóle w tym miesiącu. No, 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 no. Widzowie, to mamy. 90 zeta. Chłopie, tak. Za darmo. Klawiaturę sobie, widzowie, sam dobierałem. Ja mam kumpla Xaurusa, pewnie kojarzycie. Dużo recenzji sprzętu robi. Ja z nim gadałem, mówił, że sam testował klawiatury. Że tak jak do innych rzeczy, no za tą cenę, no to zawsze można mieć jakieś zastrzeżenia. To, że klawiatury naprawdę mega, mega dobre. W tym miesiącu na pewno jest w ofercie ta klawiatura. Ucal Pro, widzowie, sprawdzajcie. Ja ją muszę otwierać, bo ja się nie mogę doczekać. Jestem tak zajarany, ona przepięknie wygląda. Nie, Grzesiek gigakot, nie? Grzesiek gigakot totalny. Ja zawsze jak sprzęt coś wymieniam, jakąś taką firmę podpisuję, to ja się skontaktuję z czymś takim, wiecie, bo nie chcę jakiegoś... Nie chcę wam jakiegoś, wiecie, totalnego chłamu wrzucać, no nie? O, fajnie zapakowana, stary, nawet. Dawaj. Red Dragon. Ja lubię malutkie klawiaturki. O Jezu, ona jest piękna. Ty, ona ma taki oldschoolowy vibe'ik. Ty, ja wam wyciszę muzykę. Słyszycie tego klika?
Pełen klik. Przepiękne. Do wymiany klawiszy. Do podłączenia na USB. Co to mamy? Pokazuj. Keycapy wymienne, nie? To są? Keycapy. Ej, nie, ta klawiatura, o chłopie, ta klawiatura to przepiękna jest. Strasznie niara, no nie no, to retro vibe ma. No, nie, ta klawiatura, ona super leży, genialna jest. Klawiatura super. Jeszcze jedna klawiatura. Oni mi to na poddymkę dorzucili. Nie gadaj, że jest klawiatura taka, stary. Nie gadaj, że nie taką klawiaturę wrzucili na poddymkę. Miałem grać na tym? Z czego to jest? To jest, widzowie, jakieś konkretne anime, czy nie? Dajcie mi znać, czy to jest w ofercie. Nie no, teraz coś już nie wywinę. Ej, ale ta klawiatura... Ona super klika. Ona ma świetnego klika. Aż w szoku trochę jestem, bo te klawiatury to są po 200. No, nie, klawiatury sztos totalny. Zamontuję ją, widzowie, zaraz. Dobrze, klawiatury i tak nie widać na stronie, nie ma w ofercie. To chyba 300. Dobra, to tu jest chyba sporo rzeczy, widzę, na poddymę. Mechaniczne switche. Bullet R. To jest jakiś konkretny typ wcisku chyba, nie? Tak mi się wydaje, co to jest? Pewnie zmiana siły wcisku. Sławki tej firmy za 99 zeta kupiłem, stosunek firmy, z ceny do jakości jest giga dobry, no. Ej, ale te klawiatury... Widzicie? Pa. Nie jest plastikowa klawiatura, stary. Nie wygnę tego, nie? Nie wygnę. Poka, wyciągnij klawisz jakiś jeden. Jak się ten wyciąga klawisze? Dobra, ja to zniszczę zaraz. Co dalej? Scepter Pro. Co to jest, stary? Gaming headset stand. O, to fajne. Poka na USB, z tego podpinam. Pa. No jest, co? Tak, to jest na USB. Się mi wystarczy, żeby tak był. Nie musi być podpinany na USB, ale jest USB, dawaj obczajam. Te widzowie... Znalazłem tą klawiaturę w innym sklepie. Ona będzie w rotacji, no nie? Obczajajcie sobie te rzeczy, co faktycznie ten... Są teraz dostępne, bo wtedy macie 15% zniżki, nie? A to lepiej chyba ze zniżką sobie ogarnąć. Dawaj, pokazuj to. Żeby mi kompa nie wywaliło, nie? Jak wepnę następny USB, ja mam tak już napchane tych USB. Po co? Aha. Gamingowe się nagle zrobiło. Bez kitu, stary. No ładnie świeci, no. Ładnie świeci. Ale nie, no to ja wolę to bez kabla mieć. Kabel mnie irytuje. Musiałbym jakiś cable management dobry pod to zrobić, nie? Ten stojak to jest też USB hub. Co ty gadasz? Ty, bez kitu! Aha! Ty, to ma to sens. Aha, ty, bez kitu! Faktycznie, wpinam tu w jednym miejscu, tu jeden USB, tu drugi USB i tu dwa od góry. Aha!
Ty, dobra, to zajebiste jednak. To jest coś, czego ja potrzebuję. Stoję jak z hubem. Bo ja mam jeden hub taki, przedłużacz. Ty, to jest świetne w takim razie. To ja to Insta podpinam. Bo ja mam jeden hub USB. Dawaj do mojej klawy. Podpórka. Nie, a ta klawiatura to... To ja w szoku, wiecie, trochę jestem, naprawdę. To ona porządnie wygląda. Ona mi daje vibe taki trochę... takiej klawiatury... jak teraz customowe se ludzie robią, nie? Pa. Podpórka. Pod ręce. Jak się to montuje? To jest leżące, czy to ma jakiś system montowania? Jak się widzę, montuje takie podpórki? Magnetyczna. No nie jest magnetyczna. Ty, ta klawiatura, jak ma napisane 2, 4 off i BT, to jest bezprzewodowa. Nice. Ty, to zajebiście, mniej kabli. Podpóreczkę i z to ogarniam. To jest giga dobre. No to wygodnie, no. Korzystacie z takich podpórek pod łapy? Mam drugą podpóreczkę. Co dalej? O, myszka! Ha! Co, widzowie, odkładamy myszkę na ścianę? I dwa lata trzymamy, tak jak zawsze. Nie, a teraz muszę, widzowie. Dobra, co mamy? King 4K Pro i Star Pro. Która droższa? Nie wiem, którą montować, widzowie. Montuję jakąś. A dawaj, obie muszę otworzyć, ale one minimalistyczne bardzo z wyglądu. 4K brzmi dobrze. King 4K Pro. Ta, no ja zawsze 2.4. Tych nie ma w Media Expert. No ale będą, widzowie, nie przejmujcie się, będą. Dobra, to kolejne naklejki. Po kamyszeczkę. Totalnie minimalistyczna myszka. Bezprzewodowa. A to jest... adapter, nie? Do myszki. Tak. Aha, i wypinasz USB z adaptera, wpinasz do myszki, jak chcesz myszkę podładować pewnie, nie? A to jest po prostu antena. Ta, kabel. Essa. A muszę zobaczyć, czym się różnią te myszki. To jest King 4K. No z myszek to ja wam, widzowie, za miesiąc dam... na pewno feedback mocny, bo wiecie, że te myszki to jest zajeżdżam totalnie. Tak, Ludos działa w Media Expert, normalny kod. Wchodzisz, masz link w opisie, widzów, wchodzisz, chcesz coś kupić, Ludos w koszyku wpisujesz i... O, ta większa jest taka trochę. O, ta jest większa o wiele. Chyba mi ta mniejsza bardziej przypada do gustu. Ta jest śliska też bardziej, ta jest chropowata, lepiej mi leży. Ta nie, nieprzyjemny plastik w dotyku imo. No, nie leży mi. No, bardzo dziwny plastik. Nie, ta to totalnie nie dla mnie myszka. Na jakimś giveaway widzę, rozdamy. To ja ten. I z moim DNA będziecie mieć, nie? No, bez kitu, plastik mi przeszkadza. Autystycznie, nie? Takie bardzo mocno. Z mojej strony, ale tą to rozdajemy, nie? Na pewno, widzowie, wpadajcie na stream, będzie rozdawana. Tylko ogarnę jakiś pomysł, jak to rozdać. To jest star? Tak, to star, no. Okej, okay, to jeszcze, tu do środka. Pyk. Dobra, co dalej, stary, co dalej? Dobra, co to jest? To jest dobre. Ty, to jest taka podkładka ogromna, nie? Te podkładki też pamiętam, sprawdzałem, super ceny mają. No, na rozpiętość ramion. Trochę ma, widzowie, ta podkładka, nie? Chłopie, ją to na siadek, dywan wieszasz, nie?
Brakuje zagniwa pomiędzy podkładką podmyśla matą do jogi, które tak, no. Nie, no to ta podkładka ogromna. Zarę ją wyrzucam na ruch. No dobra, tyle. Widzowie, tyle ze sprzętu. Szybki opening. Polecam sobie widzowie sprawdzić. Kodzik w opisie. I ten. No i kupujcie. Nie? Podwójny biznes mam w tym. I ja i wy. Wykupujecie taniej. Wspieracie mnie jako twórcę. Postaram się wam dać jakiś feedback jak najszybciej, bo ja się dopiero dzisiaj na ten sprzęt przerzucam, nie? Jak najszybciej postaram się dać wam feedback. Wiecie, że ja zawsze szczery jestem. Nawet mi też napisali, żebym się z niczym ten, żebym się niczym nie przejmował, jak mi coś nie leży, żeby im od razu dawać znać. Jestem stricte widzowie dogadany z... Jestem widzowie stricte dogadany z polskim dystrybutorem tego. I to są rzeczy, które jeżeli wam coś nie siada, to jesteśmy w stanie zmienić nawet jakiś produkt pod to. Więc dlatego mi to giga siada. Bardzo mi to giga siada. Ty, ten hub na USB to jest to, czego ja potrzebowałem. Podkładkę sobie wrzucam na biurko. Nie no, nie wrzucę teraz, nie dam rady. Nie, ta klawiatura, stary, mistrzostwo dla mnie. Klawiatura świetna. Jak za taką cenę. Ona nie ma, wiecie czego nie ma w tej klawiaturze? Ja jak miałem zawsze te stare klawiatury takie gamingowe, one mają taki... Ja nie potrafię tego wytłumaczyć. Ale one mają taki pusty klik, taki plastikowy, niepełny, uderzający, nie? A ta ma ładny, głęboki klik. Super sprawa, nie? Nie, ta klawiatura anime to mnie zgięła. To oni content oglądają, to... Na 100% to wrzucili, żeby mnie ośmieszyć przy widzach, nie? Że korzystam z takiej... Ale wiecie, co jest najgorsze? Że mi się podoba nawet ta klawiatura. Nawet fajnie wygląda. Ace'a. Widzowie Ace'a. Fajna klawiaturka. Dam se w tle, niech każdy widzi. Nie wstydzę się tego. Mnie chyba jeszcze trzymam po meetingu, nie? Dobra. Opening zrobiony. A ty switche? Co to są te switche, widzowie? To są switche do wymiany, żeby był na przykład mocniejszy wcisk, tak? Tak. I the feeling. Ile ich jest? 24. No ale jak 24? A ile jest tutaj przycisków? Klawiatura ma więcej niż 24, nie? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 15, 16, 18, 19. No. Ty, to ja więcej takich potrzebuję. Dobry fest. Nie, ta klawiatura, fakt w ogóle, że to jest bezprzewodowe jeszcze, stary, totalnie zajebiście. Dobra, essa. No, także widzowie, co miesiąc ten, co miesiąc będzie oferta zmieniana, kodzik działa cały czas, niczym się nie przejmujcie. Bierzcie, kupujcie z tego. Pamiętajcie, że to jest sklep normalny, zawsze jak wam coś nie siedzi, możecie sobie zmienić. No ja sobie założyłem te słuchawki teraz, mam drugie. Będę na zmianę jakoś testował, no nie? Jak na 200 to totalnie lipy nie ma, nie?